Dzień dobry, zaczynamy kolejnego vloga. Mrużę nieco oczy, bo strasznie słońce świeci, mamy dzisiaj przepiękną pogodę. Będzie się dzisiaj trochę działo, zabiorę was na karbonarię, pokażę wam też kilka nowości, które ostatnio u mnie zagościły. I mam nadzieję, że ten vlog będzie ciekawy. No, być może jeszcze jutro będę kręcić vloga, zobaczymy ile będę miała materiału z dzisiaj. Właśnie chłopak wrócił z poczty i awizowany był właśnie ten plakat. Jest to Deadpool, narysowany przez Alicję Inhope Vitamin X Art. Oczywiście link do Alicji znajdziecie w opisie. Moim zdaniem jest to niesamowicie utalentowana dziewczyna. No jak widzicie, to jest wydruk. I my sobie to oprawimy w antyramę i powiesimy na pewno na ścianie w naszym pokoju po remoncie. No, niesamowicie mi się podobała właśnie ta interpretacja krzyku właśnie z Deadpoolem. Nieco psuje, jednak nadal jest gorąco, a ja mam szparagi i właśnie oglądam vloga Niesi. Obiecałam wam, że pokażę wam moje nowości, a że niestety no, na dworze pada i światło w domu jest kiepskie, to pokażę wam właśnie tak przy oknie. Tutaj mam krem z firmy Scandia Cosmetic. On jest taki w sumie opakowanie ma podobne do kremów z L'Occitane. On przychodzi nas zapakowany, dodatkowo w taki ładny kartonik. No, już widać. Film na temat tego kremu, ogólnie na temat tej firmy na pewno się pojawi na kanale, bo mam pomysł na dwie nowe serie. I mam nadzieję, że uda mi się nagrać i w przyszłym tygodniu już one się pojawią. Więc więcej na jego temat właśnie powiem wam w tym filmie. Dostałam również od mojej przyjaciółki. O. Semi Like. Czyli Semi Like w kolorku... O, nie chcę się wyostrzyć. Lazur Dream 000. To jest taki naprawdę... O, burza. Mam nadzieję, że mnie nie przegłusza. Jest taki naprawdę fajny, błękitny kolor. Ja obecnie nie mam hybryd na paznokciach. W ogóle możecie zobaczyć stan paznokci po hybrydach po roku. Nie mam obecnie hybryd na paznokciach, ponieważ nie mam topu. Dopiero zamówiłam i czekam na jego dostawę. I jeszcze tak już nie z kosmetycznej części. Zakupiłam płyn, który polecała Karolina Myśliwiec. Link do kanału Karoliny macie w opisie. I jest to płyn z W5, jest to płyn do czyszczenia na bazie octu. On jest dostępny w Lidlu za cenę około 5-6 zł. I ja mam zamiar go używać do wszystkiego, do szafek, do czyszczenia, do toaletki, może też do podłóg, do szyb. No sprawdzimy, zaraz może wam dam przybliżenie na skład. O, widzicie, tutaj jest skład. Dostałam również informację, Karolino, napiszę ci to na pewno na Facebooku, że w DM-ie są dostępne właśnie takie płyny na bazie octu i one kosztują tam około 50 centów, czyli to jest w granicach 2 zł, chyba 50, coś takiego. Więc muszę dać znać Karolinie. No, zobaczymy jak się sprawdzi, na pewno wam dać znać. A burza nadal trwa na całego.
Nie wiem, czy widać. Tam są jakieś przebłyski. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie. Ale na pewno słychać. No, nie wygląda, jakby się miało przejaśnić. Zobaczymy, czy do 21 się uda. Mieliśmy iść w planach. O. Chyba słyszycie, co się dzieje. Mieliśmy w planach iść na koncert Sylwii Grzeszczak, bo dzisiaj u nas jest. I ogólnie chciałabym pokazać tam Carbonaria, te wszystkie domki takie handlowe i tak dalej. Park, Wesołe Miasteczko, nie park, Wesołe Miasteczko. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak będzie za mało materiału z dzisiejszego dnia, to na pewno połączę go z jutrzejszym dniem, bo mam nadzieję, że jutro jednak pogoda będzie i wybierzemy się właśnie na Carbonaria, żeby wam to wszystko pokazać. Wszyscy!
być Polska! Stop! Polska! Stop! Polska! Panie i panowie, Sylwia Grzeszcza! Oh,
jest napisane Sylwia Grzeszczak Official i możecie zobaczyć, jak pięknie wyglądacie. Uwaga! Gdybym poprosił taką Edytę Górniak, to by tylko zakręciła nosem i bym polazła. Kompletnie nic nie widzicie. No może poza lampami na mieście, ale nieważne. Generalnie chciałabym zakończyć tego vloga, bo zabieram się właśnie za jego montowanie. Jak widzicie, już jest późno, bo mamy godzinę 23:50. Nie będę przeciągać dalej tego vloga. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.